Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku rozegramy sobie mega pojedynek 10, moim zdaniem, największych gwiazd Mistrzostw Europy 2020. Niestety nie doszły one do skutku przez koronawirusa, ale moim zdaniem te karty, ci zawodnicy na limitkach to byłyby gwiazdy tego turnieju. Zacznijmy od lewej strony. Van Dijk, Holandia. Mbappe, Francja, Modric Chorwacja, Włochy, Bonucci, Hiszpania, Ramos, Anglia, Hurricane, Niemcy, Neuer, Belgia, Azar, Portugalia, Ronaldo, no i oczywiście Robert Lewandowski z Polski czyli 10 różnych państw. Będziemy otwierać 10 saszetek i jeżeli wpadnie sam zawodnik, to dwa punkciki, jeżeli karta z zespołu to jeden punkt. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Zrobię też odcinek z zawodnikami młodymi, których uważałbym za odkrycia turnieju. Dlatego to będzie kolejny odcinek. Mamy tutaj Turcję, jest Anglia i zawodnik jest na karcie, czyli mamy dwa punkciki, moi drodzy. Jest Hurricane na multiple. Następnie Turcja, Austria, Niemcy mamy Nojera, czyli jest punkcik tutaj, Polska, Krychowiak dla Roberta, Dania i Szwajcaria. Jest Anglia, Kin, czyli trzeci punkcik dla Keina. Włochy, czyli punkt dla Bonucciego. Nie ma go tutaj, bo to są pomocnicy. Austria, Ukraina. No i co mamy na bazówkach? Jest karta z Włoch. Emerson, drugi punkt. Francja, Griezmann, czyli punkt dla Mbappé. Henderson, czwarty punkt dla Keina i pierwszy dla Ronaldo, bo jest Portugalia. bonusik z i jest Francja. Kogo mamy z Francji? Mbappé, ale tutaj go nie ma, więc tylko jeden punkt. Włochy, Insigne, trzeci punkt dla Bonucciego. Finlandia, a na bazówkach mamy Szwecję, Ukrainę, Czechy i Holandię, czyli punkcik dla Wandaika. De Jong na bazówce wpadł. Następnie mamy Hiszpanię, jest Sergio Ramos, czyli Cebajos pierwszy punkcik szczęsny, więc punkt dla lewego dwa w sumie Rosja, Anglia piąty punkt dla Harego Keina i Anglii, Szwajcaria, Turcja, Szwecja i Turcja. Otwierając tą saszetkę jesteśmy w połowie i mamy Walię, Włochy. Czyli czwarty punkt dla Bonucciego, goni on Harego Szwecja, Rosja. Walia, Holandia, drugi punkt dla Wandajka. No i tutaj Walia i Finlandia. Portugalia, Jose Fonte, drugi punkt dla Ronaldo. Teraz Hiszpania, nie ma tutaj Ramosa, bo to są pomocnicy, więc drugi punkt. Van Dijk we własnej osobie za dwa punkty, więc mamy w sumie już cztery. Rosja, Austria, Belgia. Jest pierwszy punkt dla Azarda, ale to jest jego brat, to nie jest Eden. Walia i jeszcze raz Belgia, więc drugi punkcik. Na razie tylko Luka Modrić bez punktu. Chorwacji jeszcze nie było. Walia, Dania. Jest Chorwacja. Pierwszy punkt Brekalo. Francja więc który punkt? Trzeci dla Mbappe. Anglia szósty punkt dla Harry'ego Keina. Dania, Rosja Belgia trzeci punkt dla Azarda. Trzy saszetki nam zostały. Robi się coraz ciekawiej. Chociaż Hurricane i Anglia na razie non stop uciekają. Niemcy Emre Chan. Drugi punkt dla Nojera. Rosja Dania. Nie, no i znowu Anglia. I tutaj jest też Hurricane, więc też to trzeba liczyć jako dwa punkciki. Bo jeżeli wpadnie line up innego zespołu, to też zawodnik będzie tam. No to dwa punkty. Czyli mamy. W sumie 8 już. Jest Chorwacja, drugi punkt dla Modricza, trzeci punkt Kramaric. i Jordi Alba, więc trzeci punkt dla Ramosa. Szwecja, jest Portugalia, trzeci punkt dla Ronaldo, Francja czyli jest to czwarty punkt. Austria i Finlandia, Hiszpania. Mamy czwarty punkt dla Ramosa, piąty punkt dla Bonucciego i Finlandia. No i zobaczymy, czy teraz ta ostatnia saszetka jeszcze coś zmieni, czy to Anglia wygra ten mini turniej. Jest Polska, Klich, trzeci punkt dla lewego. Francja, Mbappé jest za dwa punkciki. Później to sprawdzę dokładnie, ile tam jest Rosja, Dania. No i cztery bazówki: Dania, jest Anglia, czyli tutaj już jest pewne zwycięstwo Harego Keina, Dziewiąty punkt i Holandia. Tak więc zwycięstwo Harego Keina to jest pewne: pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o Holandię, to mamy 5 punktów, bo tutaj Van Dijk za 2, więc 5. Francja: 2, 3, 4, 5, 6. Więc na razie na drugim miejscu jest Francja i Mbappé. Pięć punktów dla Bonucci'ego. czyli to jest egzekwo trzecie miejsce z Holandią. Tutaj cztery punkty, 3 punkty, 3, 3 i 2. A tutaj też trzy. Więc mamy rozstrzygnięcie. Wygrywa Anglia, drugie miejsce Francja, a na trzecim exequo Włochy i Holandia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tak jak już wcześniej zapowiedziałem, będzie też film. Z młodymi gwiazdami tego turnieju. Tak więc, już teraz Was serdecznie zapraszam. To wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.